Witajcie! Bohaterem dzisiejszego filmiku jest Strogonow. A może bardziej niechcianym gościem niż bohaterem. Będę tym razem próbował usunąć to zabrudzenie czymś takim. Także zobaczymy, jak się sprawdza. Nie jest to jakiś drogi środek. I jak go używamy? Oto instrukcja. Spryskać czyszczoną powierzchnię, wyczyścić szczotką, a następnie przetrzeć irchą lub gąbką. Także mam szczoteczkę, mam gąbeczkę. A spsikamy już cały fotel, żeby był nie wiem jak z kolorem po tym wszystkim. Dlatego wolę cały dół już. O, nie żałuję. I to najbardziej będzie... No niestety muszę nagrywać telefonem. O, aparat w naprawie. No ale na kanale macie też filmik z innego środka do czyszczenia tapicerki. Jest to taka pianeczka. A stwierdziłem, tamta pianka mi się skończyła już jakiś czas temu. Nie było okazji, więc stwierdziłem, że może spróbujemy tym. Najbardziej staram się trzeć w tym miejscu. O, i tu też miałem taki ślad. Dobrze, i teraz wytrzemy gąbką. Gąbkę czystą wziąłem. Zatrzemy to chyba, żeby wyciągnęło ten pierwszy brud. Tu jakiś ślad widać, ja tu nie widzę, ale na aparacie widzę, że tu gdzieś coś mi się pokazało. Także co, zostawiam to, niech to sobie schnie, uchylę delikatnie szybki, żeby to jakoś miało dojście świeżego powietrza. A jak już wyschnie, to zrobię wam zdjęcie i wstawię na końcu filmu. Także na razie trzymajcie się. No i mamy 2 dni później, wszystko wyschło, nie widać już, żeby było mokre. Nawet ta stara plamka, która gdzieś była w tej okolicy, też już jest, też znikła. No i jak to wygląda, prawda? Jeszcze wezmę bez światła w naturalnym oświetleniu. O, coś takiego. Także widzicie, co jest. I to był plak czysta tapicerka. Także jeżeli się podobało, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrypcji, łapek, komentowania. No i też zapraszam na Facebooka. Link znajdziecie w opisie filmu. Także na razie, cześć.